Po 12 godzinach jazdy docieramy do Tebris. Tutaj nieoczekiwanie czekają na nas demonstracje antyamerykańskie i antyizraelskie. Nie no, robimy rekonesans taki początkowy. Zauważyłem, że jest dużo skuterów w parkach, gdzieś zapierdalają. Sami padza się są, nie? Się modlą, niektórzy sprzedają śmieci tak jak na hali targowej. Wygrzebują ze śmietnika case'a do iPhone'a 5 i go sprzedają. Wygląda na to, że trafiliśmy na Ramadan albo na jakieś protesty. Przed chwilą podpalali flagę izraelską i amerykańską. Ale jak zwykle nie zdążyliśmy tego nagrać. Ja nie uwierzę. I tutaj biały Julek. Wyglądasz jak Amerykanin trochę, wiesz? Trochę ci współczuję. Wisiały w sumie trzy hasła: wolna Palestyna oraz Down with Izrael, Ameryka i England. I przyszliśmy razem z tym pochodem, ale nie był jakiś bardzo agresywny, no ale tam krzyczeli Allahu Akbar. Następnie jak zaczęliśmy robić zdjęcia, jak palą izraelskie flagi, to podeszło do nas zgraja starszych panów i prosiła o paszporty. Trochę było gorąco, ale w sumie tam w minutę pokazaliśmy im kluczyk od hotelu, powiedzieliśmy, że spierdalamy i się udało. To jest ten wielki bazar. Hello. Co? Takiego ziomusia tutaj poznaliśmy. Marsala. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Nasser Khan. Jestem z Biura Informacji Turystycznego. Śmigam po polsku, wymiatam po polsku. Ksiądz brzmiła cenie, szybsze cenie, mądre pola, pyszkocie. Stos pełowa mawanymi nogami. Przez przypadek poznaliśmy tutaj takiego zajebistego gościa Marsala, który mówi w 5 językach, trochę po polsku. I nam pomógł, nie mam dużo hajsiwa po ich kursie, po kursie nieoficjalnym, bo w Iranie jest tak, że kurs oficjalny jest inny niż nieoficjalny. I ten nieoficjalny jest lepszy dla nas, jak się wymienia ten hajs. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Dobrze zaczął się ten dzień. Kupiłem właśnie 56 milionów riali. Jestem w chuj. Gratuluję. Jesteśmy bogaci. Pokaż ten hajs. Każdy dostał nas po takim piczku. Mam więcej w portfelu, to nie jest tak, że pokazuję wszystko. Ja bym pokazywał wszystko, to bym wiedział. Zadzwoniłbyś po to Ferrari. Zamówmy to Ferrari. Ja mam takiego czerwonego Peugeota, on też działa dobrze. Takie mamy śniadanko. Miodzik w klastrze. Biały ser. Teraz idziemy gdzie? Do Kandowan? Kandowan? Jedziemy do Kandowan. To jest takie miasteczko, w takich kamieniach sobie tam żyją. Śnieg w Iranie też jest, no. Coś się porobiło i śnieg spadł nawet tutaj. My jesteśmy w sandałach, jak takie typowe turyści. Tutaj Irańczycy są w szoku, bo chyba tu nie często pada taki śnieg o tej porze i tutaj zatrzymało ruch i w tej chwili czekamy na przejazd. Ruch jest zatrzymany chyba przez policję, ale widzę, że zaczynają się ruszać, także zaraz będzie po problemie. Jesteśmy na miejscu, w tym miasto Kandowan. Tutaj jest dużo Irańczyków dzisiaj, bo oni mają weekend. I tutaj też sporo, bo oni tutaj też zwiedzają to miejsce. We'll be right back.
chodzimy coś zjeść, bo głodny tu jestem i zimno mi, muszę się ogrzać. Podoba mi się, wiesz? Ściągasz buty? Bo tutaj widzę, że goście ściągają buty. Możemy? To są takie miejscóweczki do siedzenia na dywanach. Grzejesz mi stopy, włożysz mi po swoje pośladki. To jest taka koza, przerobiona z boileru, ale nie działa. Kebab z kurczaka. Takie miejsca jak ten Kandawan, to nie, to raczej nie są dla mnie. Tutaj się męczę i wydaje mi się, że ci ludzie, co mieszkają tutaj, bo chyba tam mieszkają jeszcze ci ludzie, też się męczą tymi turystami. Mimo, że coś tam czasami sprzedadzą, ale nie widzę, żeby oni tutaj jakiś mega handel mieli. A poza tym pada, tu zimno mi jest, jestem w sandałach. Miało być ciepło, 30 stopni, jest kurwa zimno. We'll be right back.